Vade mecum. Skończyliśmy rozważać pierwszy list do Tesaloniczan. Jeśli Bóg pozwoli, to w następną środę rozpoczniemy rozważanie drugiego listu, a dzisiaj robimy przerwę w tym rozważaniu i powracamy do naszego rozmyślania, rozważania na temat różnych praktycznych spraw. Faktycznie tworzymy taki zbiór podstawowych informacji, praktycznych wskazówek dotyczących różnych dziedzin naszego życia osobistego, ale również naszego zboru, funkcjonowania zboru. Dzisiaj mottem naszego rozważania niech będzie werset Słowa Bożego z 1 Tymoteusza 3,15, gdzie jest napisane: gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. To są słowa napisane przez apostoła Pawła w natchnieniu Ducha Świętego do Tymoteusza, który jako młody człowiek stanął przed zadaniem prowadzenia zboru i apostoł Paweł go instruował o różnych praktycznych rzeczach w tym liście, również w innych. I to jest adekwatne też do tego, co my teraz chcemy zrobić, bo korzystając z możliwości tych środowych wykładów, kiedy spokojnie możemy usiąść i trochę zastanowić się nad różnymi sprawami, mam na sercu, abyśmy też właśnie praktycznie popatrzyli na różne aspekty życia zborowego. Tym razem chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście, gdy mówimy o Wieczerzy Pańskiej, to są to wskazówki typowo dla chrześcijan, nie dla osób niewierzących, bo niewierzący ludzie zupełnie nie będą rozumieli, o czym jest mowa. Natomiast uczniowie Jezusa, ludzie, którzy żyją z Bogiem, jak najbardziej jest to temat ciągle na czasie. I pierwsza myśl, prawda, którą chciałbym przedstawić, to to, że Wieczerza Pańska jest ustanowieniem Chrystusowym. Różne rzeczy organizujemy w Kościele, wyciągając pewne wnioski z Pisma Świętego, biorąc pod uwagę doświadczenia minionych pokoleń chrześcijan. Jeśli chodzi natomiast o Wieczerzę Pańską, to ona jest ustanowiona przez samego Jezusa Chrystusa. I to mamy w Słowie Bożym wyraźnie opisy ewangelistów, gdy Pan Jezus właśnie podczas Wieczerzy Paschalnej ustanowił Wieczerzę Pańską, a potem apostoł Paweł, jak to nieraz czytamy, przejął od Pana, albowiem i ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, i tam dalej już wiemy, co jest dalej napisane. Po to cytuję ten fragment, żeby pokazać, że to Pan ustanowił i apostołowie od Pana to przejmowali i potem kolejne pokolenia chrześcijan, biorąc z Biblii właśnie ten wzorzec, stosują. I gdy Pan ustanowił tę wieczerzę, to towarzyszyła temu jednocześnie sugestia o jej regularnym praktykowaniu, bo w tym samym fragmencie Pisma Świętego czytamy: albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I w tym zdaniu jest ta sugestia, że to jest powtarzalna czynność, że ona będzie powracać, że Kościół powinien właśnie to praktykować. Więc jeżeli mamy jakieś tam wątpliwości, to niechby ten fakt, że Wieczerzę Pańską ustanowił sam Jezus Chrystus, przesądzał o tym, że mamy do tej kwestii podchodzić jako do rzeczy potrzebnej, koniecznej, godnej praktykowania właśnie dlatego, że On to zrobił. Po drugie, sprawowanie Wieczerzy Pańskiej odbywa się na pamiątkę Jezusa Chrystusa. Różne czynności w Kościele
w własnym osobistym życiu służą różnym celom, ale Wieczerza Pańska jest tym ustanowieniem na Jego pamiątkę. Jest czynnością zboru na Jego pamiątkę. I On to wyraźnie powiedział. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Tak samo kielich po wieczerzy, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. To jest bardzo ważna informacja dotycząca sensu, głębi Wieczerzy Pańskiej. Bo przy tej okazji chciałem powrócić do zagadnienia nazewnictwa tej uroczystości w zborze. Już kiedyś o tym mówiłem, że jest to Wieczerza Pańska. Wieczerza Pańska jest ustanowieniem przy okazji uczty paschalnej, ale nie jest to absolutnie wspominanie tej uczty paschalnej, tylko jest to robione na pamiątkę Jezusa Chrystusa. I gdy chcemy właściwie nazywać tę uroczystość, to powinniśmy właśnie posługiwać się tym nowotestamentowym określeniem Wieczerza Pańska albo Stół Pański, albo łamanie chleba, jak w jednym miejscu jest powiedziane, że się wierzący spotkali pierwszego dnia po sabacie na łamanie chleba. To jest ta biblijna nazwa. W środowisku naszym ewangelicznym często funkcjonuje takie określenie pamiątka Wieczerzy Pańskiej. W wielu zborach się z tym spotykam. Pamiątka to jest pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. To jest robione na Jego pamiątkę. Wieczerza Pańska natomiast właśnie w swej istocie jest pamiątką, ale nie mówimy o niej pamiątka Wieczerzy Pańskiej, tylko Wieczerza Pańska. Nie wiem, czy chwytacie myśl. Ona odbywa się na pamiątkę Jezusa Chrystusa. Chciałbym dbać o to, żebyśmy posługiwali się właściwym nazewnictwem i używajmy po prostu prostego określenia Wieczerza Pańska. Ja przynajmniej tak używam i radzę tak to robić. Po trzecie, należy zadbać o staranność i podniosłość Wieczerzy Pańskiej. Ponieważ jest to ustanowienie Chrystusowe, ponieważ odbywa się na Jego pamiątkę, to już przez to samo powinniśmy zadbać o to, aby ona była sprawowana godnie, aby była należycie przeprowadzona, żeby to miało podniosły charakter godny Pana, godny naszego Zbawiciela. Od początków Kościoła pojawiały się takie sytuacje i jest jedna z nich opisana w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, gdzie apostoł Paweł w pewnym sensie napomina zbór, że coś nie tak robią z tą wieczerzą. 20 werset 11 rozdziału. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej. Nie jest to napisane pamiątki Wieczerzy Pańskiej, tylko Wieczerzy Pańskiej, zauważcie. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Praktyka najwyraźniej była taka, że ludzie przynosili jedzenie i picie do zboru i tam wspólnie razem oni łączyli Wieczerzę Pańską z takim wspólnym jedzeniem. I oczywiście, jak to niektórzy w niektórym środowisku mieli trochę lepsze jedzenie, inni biedniejsi tam gdzieś byli w drugim miejscu i tam może sucharki jedli i był duży podział między ludźmi. Przez to sam akt Wieczerzy Pańskiej tracił na swojej jakości, ponieważ Wieczerza Pańska to ma być podniosły akt zjednoczonego zboru, który skupia uwagę na Zbawicielu, oddaje mu chwałę, a nie tak, że jedni już tam podchmieleni, bo tego wina za dużo sobie pociągnęli, a drudzy smutni, że głodni są nadal, a tamci już nawet przejedzeni
I to z powodu tego Wieczerza Pańska traciła swój podniosły, właściwy charakter. Więc należy zadbać o to, aby Wieczerza Pańska była sprawowana prawidłowo, właściwie. I myślę tutaj po pierwsze o estetyce miejsca, w którym się Wieczerza Pańska odbywa, bo to również w jakimś sensie jest zasygnalizowane w Piśmie Świętym i też my wyczuwamy kulturowo, że jeżeli odbywamy jakąś uroczystość ku wspomnieniu jakiejś ważnej osoby, w hołdzie komuś urządzamy jakąś uroczystość, to ona powinna mieć określoną oprawę, właściwą oprawę. No, zdarza się, że jakiś benefis się odbywa albo robimy jakieś wspomnienie jakiejś osoby, którą kochaliśmy, która była dla nas ważna, no to przygotowujemy to spotkanie. To nie jest po prostu tak, jak podleci, jak się uda, jak będzie, oj, będzie, jak będzie. Tak nie, tylko staramy się, żeby to miało właściwy charakter. Biblia, mówiąc o tych okolicznościach, gdy ustanowiona była Wieczerza Pańska, wspomina piórem ewangelistów, wspomina tak, gdy Pan Jezus wysyłał apostołów, by przygotowali wieczerzę paschalną, to powiedział, a on pokaże, tam pewien człowiek pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. Wieczerza Pańska została ustanowiona w sali przestronnej, odpowiednio przygotowanej i przystrojonej. Wymyślam? No tak tu jest napisane. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział, a tam wszystko jedno, tam gdzie tam znajdziecie jakieś miejsce, wszystko jedno. Nie, nie było wszystko jedno. Jedna pewna sala na piętrze przygotowana, przystrojona, tam miałoby się to odbyć. No niechby i nam przyświecała taka myśl, gdy urządzamy Wieczerzę Pańską w zborze, żeby się zatroszczyć o odpowiedni wystrój tej sali, czystość, porządek. Należy zatroszczyć się też o stół, na którym chleb i wino zostanie postawione, o naczynia, żeby one miały jakiś uroczysty charakter, bo nawet jak w domu urządzamy jakąś uroczystość, jakiś gość ważny przyjeżdża, kogoś podejmujemy, to wyciągamy z tych naszych kredensów, wyciągamy najładniejsze naczynia, żeby na ten stół postawić od wielkiego święta chociaż, ale to właśnie jest takie uroczyste. I nie bierzemy jakichś tam glinianych czy blaszanych kubków. Prezydent do nas przyjechał, a my tam, dawaj tam, czy tam, co wszystko jedno. Nie, no wyciągamy zastawę taką najładniejszą, sztućce jakieś takie, co tam się raz na rok tylko wyciąga, żeby było tak uroczyście podniośle. I gdy urządzamy wieczerzę, to też powinniśmy o takie sprawy zadbać. Także o należyty ubiór braci, którzy usługują przy Wieczerzy Pańskiej, żeby to było naprawdę uroczyste i wyjątkowe. Bo zdarza się, niestety moje obserwacje z tych 40 paru lat są takie, że nieraz widziałem, jak niestarannie, jak niegodnie urządzano tę Wieczerzę Pańską, jak czasem z powodu niedbalstwa zwykłego albo braku przezorności była sytuacja niezręczna podczas wieczerzy. Już nie mówię o tym, że powiedzmy naczynia nie były odpowiednie, ale dla przykładu zdarzyło się kiedyś, że w czasie łamania chleba ta bułka, bo pieczemy to z pszennej mąki, przy rozłamaniu okazało się, że w środku jest dżem. Ponieważ siostra, która piekła, piekła też i sobie i razem to wszystko piekła i nie pomyślała, że trzeba by to oddzielić, żeby jednak to do Wieczerzy Pańskiej, żeby to wyglądało inaczej, żeby i ona zamieniła gdzieś w pośpiechu rano i przywiozła, na stół dała, a tu marmolada się wylała i była konsternacja. Nie? Inna sytuacja, która mówi o braku przezorności, taka, która się kiedyś zdarzyła w jednym zborze, że jeszcze wtedy z jednego kielicha
pito, rozdawano wieczerzę pańską. Do dzisiaj w niektórych zborach tak jest, że z jednego kielicha bracia i siostry chcą, a inaczej nie wyobrażają sobie. I bracia tam widocznie więcej ludzi przybyło na nabożeństwo, albo niektórzy mocniejszym łykiem tam pojechali przy tej wieczerzy i nagle w kielichu się zrobiło pusto, a jeszcze połowa dopiero uczestników wzięła udział i nagle konsternacja, gdzie na szczęście mieli tam butelkę z winem, ale nie wiedzieli, jak otworzyć. I taki brat, który chyba przedtem dosyć pił i wiedział, że to trzeba, i tą odbijał przed samym zborem, odbijał korek butelki. Tak, wiecie, jak to się, nie wiem, czy wiecie, bo tego, ale niektórzy wiedzą, jak to się robi. I to była niezręczna bardzo sytuacja. A normalnie powinni bracia pomyśleć o tym, mieć dzbanek, do którego byłby nalany zapas wina i w razie czego można z tego dzbanka estetycznie i przy wszystkich, bez żadnej żenady, uzupełnić wino w kielichu. To są, powiedziałbym, bardzo prozaiczne kwestie, ale jednak one wpływają na jakość i ostateczny wydźwięk tej uroczystości, a powinniśmy to robić z klasą, bo to robimy na pamiątkę naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby Mu nie zrobić wstydu, żeby nie przynieść Mu ujmy. Następnie, mówiąc o tej całej trosce o należyte sprawowanie Wieczerzy Pańskiej, chciałem podkreślić, że Wieczerzę Pańską powinniśmy urządzać razem w zborze. Razem pod kierownictwem ordynowanych braci, którzy by o tę godność sprawowania Wieczerzy Pańskiej zadbali. Dlaczego mówię, że to jest ważne, żeby razem? No bo mamy takie sygnały w Słowie Bożym. Łukasza 22:14, gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim byli tam razem. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. I oni tworzyli taki zbór, powiedzielibyśmy, mini zbór 12 uczniów, tych najbliższych Jezusa i Jezus z nimi. I to już jest jakimś sygnałem, że Wieczerza Pańska ma swój sens w tym także, że ludzie chcą razem tę Wieczerzę Pańską przeżywać, a nie gdzieś tam oddzielnie ją sobie robić. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 7-8 wersecie, a pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich, przyciągnął mowę aż do północy. Zebraliśmy się na łamanie chleba. I tu jest mowa o całej społeczności. Więc razem w zborze radzę z całego serca, żeby tę wieczerzę sprawowali bracia, którzy w zborze usługują, są ordynowani albo wyznaczeni przez zbór do takiej posługi, żeby nadawać i utrzymywać odpowiedni poziom duchowy i powagę tego sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Powinniśmy też troszczyć się o to, aby Wieczerza Pańska nam nie spowszedniała, żeby też nie stała się z powodu właśnie jakiegoś braku troski o jej należyty poziom, poprzez sprowadzenie jej do poziomu zwykłej czynności, o takiej, którą się robi gdzieś tam przy okazji, bo to trzeba, no bo może byśmy zrobili czasem przypadkowo, ona by mogła stracić ten swój podniosły charakter i spowszednieć. Więc mówiąc krótko, należycie przeprowadzajmy Wieczerzę Pańską, czerpiąc z Pisma Świętego i z doświadczenia wcześniejszych pokoleń ewangelicznie wierzących ludzi, sprawujmy ją na odpowiednim poziomie. Tutaj mam następnie słówko do braci usługujących przy Wieczerzy Pańskiej. Jest to grono braci prowadzących, ale także braci, którzy asystują i podają chleb i wino zborowi. Pierwsza myśl z tego słówka do braci usługujących przy Wieczerzy Pańskiej to jest to, że trzeba nam zawsze pamiętać, gdy sprawujemy, prowadzimy Wieczerzę Pańską,
że to jest to uroczystość na pamiątkę Jezusa Chrystusa, a więc On powinien być absolutnie w centrum uwagi tej uroczystości. Gdy przystępujemy, gdy zaczynamy Wieczerzę Pańską, to Jezus Chrystus powinien być absolutnie w centrum. Nie jest to czas, aby opowiadać sobie o innych ludziach, o jakichś tam sytuacjach. Nie jest to czas, żeby opowiadać o sobie samym. Nie jest to czas na świadectwa, ani na kazania jakieś rozmaite, tylko jest to czas skupienia się na osobie i dziele Jezusa Chrystusa, Jego śmierci za nasze grzechy. Na tym się powinniśmy wtedy skupić. Tak w życiu jest, że jeżeli idziemy na jakąś uroczystość poświęconą komuś, to jest nie taktem, żeby na tej uroczystości przyciągać uwagę do siebie, opowiadać o sobie, tylko cała uwaga ma być skupiona na jubilacie, czy na tym solenizancie, czy na kimś, dla którego się właśnie spotkaliśmy, dla którego jest ta uroczystość. I wszyscy normalnie kulturalni ludzie wtedy nie opowiadają o sobie. Jubilat jest gdzieś tam na marginesie, bo ja jestem gwiazda, ja przyszedłem, ja tyle miałem przeżyć w tygodniu, a jak jechałem, to jeszcze mi się koło urwało albo coś tam jeszcze. I opowiadam o sobie. Można opowiadać o sobie, składać świadectwo i tak dalej w różnych innych sytuacjach i zgromadzeniach zborowych, ale gdy jest Wieczerza Pańska, to wtedy całą uwagę skupiamy na osobie Jezusa Chrystusa. Można we wprowadzeniu do Wieczerzy Pańskiej poruszać rozmaite aspekty Jego męki, przedstawiać cele, motywy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który tak się poświęcił dla nas, i za każdym razem można poruszyć jakiś inny aspekt tego wielkiego poświęcenia Pana Jezusa. Ale ilekroć byśmy to robili, to mamy zwiastować śmierć Pańską, tak? Bo tak Pan Jezus powiedział, tak Słowo Boże mówi. Ilekroć to robicie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przy Wieczerzy Pańskiej jest też wskazana odpowiednia powaga, bo to jest na pamiątkę śmierci Jezusa. Więc to nie jest czas, żeby sobie jakieś opowiastki robić, hachać się, śmiać się z tego czy z tamtego, czas na jakąś wesołość, tylko to jest czas, gdy uświadamiamy sobie, jak On cierpiał, przypominamy sobie, wzruszamy się, uwypuklamy to Jego wielkie, wielkie poświęcenie, Jego miłość do nas, Jego cierpienie, cenę, jaką zapłacił za nasze grzechy. Tam, gdzie się krew leje, to ludzie się nie bawią, no nie? A na Golgocie On przelewał swoją drogocenną krew. To też czas, żeby dobrać odpowiednie pieśni, żeby właśnie podkreślić tę naszą uwagę, podziw dla naszego Pana. Jeszcze inna kwestia jest taka, że jak wiecie, praktykujemy za przykładem Pana Jezusa, że On zanim złamał chleb, podziękował Ojcu. To było związane z praktyką żydowską błogosławienia Najwyższego za to, co On nam daje. A my, biorąc chleb albo wino, błogosławimy Pana naszego za Jego ciało, które złożył w ofierze za nasze grzechy i za krew, którą przelewał dla oczyszczenia nas z naszych grzechów. I te modlitwy braci asystentów, które tutaj mamy też w naszym zborze i w różnych innych zborach tak jest, to jest czas, żeby też się skupić na tych elementach Wieczerzy Pańskiej. Czyli jak ktoś się modli modlitwą dziękczynną za chleb, to powinien się modlić właśnie o to i za to dziękować, a ktoś, kto się modli trzymając kielich, powinien się modlić, dziękować za krew Pana Jezusa Chrystusa, jakieś aspekty tego poruszyć. I nie jest to czas na mówienie w modlitwie o różnych tam sprawach, które mamy na sercu, które nam w tym momencie gdzieś zalegają w głowie.
Nie jest to czas na modlenie się modlitwą stawienniczą o innych ludzi i tak dalej. To jest czas dziękczynienia, dzięki czemu ta uroczystość jest konkretna, jest godna, jest zwięzła, jest tematyczna, jest taka jak trzeba. Nie wiem, czy rozumiecie moją intencję, ale właśnie chciałbym, żebyśmy też to wzięli pod uwagę, gdy sprawujemy Wieczerzę Pańską. W czasie Wieczerzy Pańskiej też trzeba odpowiednio skoncentrować się na tych elementach Wieczerzy Pańskiej, na ich symbolice i duchowym znaczeniu. Ciało Jezusa Chrystusa jest symbolizowane przez chleb, który łamiemy, a krew reprezentowana czy symbolizowana przez wino, które spożywamy. I chciałbym, mówiąc to, podkreślić, że usługiwanie przy Wieczerzy Pańskiej to jest zadanie bardzo poważne. Powinniśmy do tego podchodzić z odpowiednim nastawieniem, skupieniem, nie robić tego w sposób nonszalancki, w sposób przypadkowy, w sposób prowizoryczny jakiś, że jakoś tam, no po prostu jakoś tam zrobimy. Tylko przygotować sobie te dwa czy trzy zdania w tej modlitwie dziękczynnej stosownie do tego, czy trzymamy chleb, czy trzymamy wino. Następny punkt. Udział Wieczerzy Pańskiej jest bardzo potrzebny. Jest bardzo potrzebny ludziom wierzącym. Mówi o tym już sama symbolika, której używamy w Wieczerzy Pańskiej. Te symbole ciała i krwi pańskiej, czyli chleb i wino, to pokarm, podstawowy pokarm i napój, jakim posługiwano się wtedy w Izraelu. A wiemy dokładnie, że człowiek potrzebuje pokarmu. Chleb i wino to znak tego, czy wyraz tego, że na co dzień potrzebujemy, żeby żyć. I Pan Jezus, kiedy swego czasu przemawiał do Żydów, powiedział tak, 6 rozdział Ewangelii Jana 53-57. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. I rozumiemy, że mamy się ogólnie karmić Jezusem Chrystusem. Karmić się Jego słowem, społecznością z Nim. On jest tym chlebem z nieba, który przyszedł, abyśmy żyli wiecznie. I tutaj w tych słowach On właśnie powiedział o tym, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew prawdziwym napojem. I nie ma już tutaj wątpliwości, że można by to pominąć i dalej żyć, że można by rezygnować z tego, a jednocześnie mieć żywot wieczny. Nie, trzeba karmić się Jezusem, bo inaczej nie będziemy żyli. I Wieczerza Pańska jest takim właśnie aktem systematycznym od czasu do czasu, pojawiającym się w życiu Kościoła częściej lub rzadziej w różnych zborach, to różnie się odbywa, które jest właśnie tym wyrazem tego, że się karmimy Jezusem Chrystusem. Że spożywając chleb i pijąc wino na pamiątkę Pana, pamiętając o tym, że chleb symbolizuje Jego ciało, a wino symbolizuje Jego krew, my się właśnie dostosowujemy do tego słowa, które powiedział Pan, że dajemy wyraz, Panie Jezu, my Ciebie potrzebujemy, potrzebujemy się Tobą karmić. Codziennie, regularnie potrzebujemy, aby żyć, potrzebujemy Ciebie. W ten sposób świadczymy przed Bogiem i ludźmi, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej, jak bardzo cenimy sobie Jezusa Chrystusa jako nasz duchowy pokarm i napój. Jeżeli
ktoś ze zboru nie uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej raz i drugi i trzeci, to już nie tylko przed Bogiem coś pokazuje nie tak, ale też przed zborem, że on jakby nie uczestniczy w tym, jakby to lekceważy, jakby nie było to dla niego ważne. Czyżby chciał powiedzieć Jezusowi, że on akurat nie musi razem ze zborem się karmić Chrystusem? No tego by chyba nie chciał powiedzieć. Lud Boży zawsze i w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu ma mieć tę postawę, żeby się właśnie Chrystusem Panem karmić. Nawet jest takie dziwne słowo w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, które opisuje wędrówkę Izraelitów po pustyni i apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego tłumaczy, że tam również był obecny Chrystus. I oni się nim też karmili. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili. A jaki to był napój i pokarm? Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Bardzo interesujące słowo, które pokazuje to, że Pan chce być na tyle obecny i chce stawać się pokarmem dla duszy wierzących ludzi, a ludzie wierzący powinni skwapliwie z tego korzystać. I my właśnie uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej dajemy temu wyraz, że jest to nam bardzo potrzebne, że nie chcemy pomijać Wieczerzy Pańskiej, nie chcemy lekceważyć, chcemy koniecznie brać udział w Wieczerzy Pańskiej, gdy jest ona urządzana w zborze. Wieczerza Pańska jest wyrażeniem naszego związku z Chrystusem, po szóste. Powinniśmy o tym pamiętać. To wyjątkowa społeczność. Gdy Pan Jezus ustanawiał Wieczerzę Pańską i podawał uczniom wino, zrobił coś, co z pewnością oni zrozumieli jako akt, który ich mocno wiązał ze Zbawicielem. Niedawno mówiliśmy o Wieczerzy Pańskiej, nawiązując do obrazu zaślubin w Izraelu. Ponieważ w czasie takich tradycyjnych zaślubin izraelskich jest pewien akt, kiedy oblubieniec bierze kielich i podaje ten kielich oblubienicy i podczas tego aktu mówi: wino, które jest w tym kielichu, reprezentuje moją krew. Jeśli ją wypijesz, będziesz moją. Będziesz mi na zawsze poślubioną. Niezwykłe, że właśnie w tych tradycyjnych zaślubinach izraelskich taki akt jest. I gdy Jezus wziął kielich i podawał swoim uczniom, to oni no, byli na pewno zaskoczeni, bo normalnie w wieczerzy paschalnej bierze się tam kielich, tam jest inna symbolika. A Jezus temu kielichowi, który podawał w czasie wieczerzy paschalnej, ustanawiając Wieczerzę Pańską, nadał inną symbolikę. I oni musieli to zrozumieć, że kiedy on podawał, bo on mówił, ten kielich to krew moja, to krew nowego przymierza, która się za was wylewa, czyńcie to na moją pamiątkę. On jakby był oblubieńcem, który podaje oblubienicy kielich i mówi, ten kielich reprezentuje moją krew. Dokładnie tak, jak było w tych zaślubinach izraelskich. I właśnie gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, gdy bierzemy chleb, gdy sięgamy po kielich, to wyrażamy nasze oddanie Panu, nasz związek z Nim. Przyjmując Wieczerzę Pańską, mówimy, jesteśmy Twoi, Panie Jezu. Należymy do Ciebie, na zawsze należymy do Ciebie. Znowu wyrażamy to, że chcemy należeć do Ciebie, że chcemy być Twoją oblubienicą w sensie duchowym. Jest to jasne? Po siódme, Wieczerzy Pańskiej nie należy nadawać magicznego znaczenia. Wiemy, że w niektórych kościołach trochę z tej magii tam wprowadzono, a nawet dużo. Bo w kościele rzymskokatolickim w czasie, gdy kapłan podnosi opłatek, to następuje ich zdaniem, następuje transsubstancjacja, czyli przeistoczenie. Czyli ten zwykły opłatek
zamienia się w prawdziwe ciało Chrystusa, tak mówią. Nie? I że ludzie, gdy przyjmują komunię, bo taka jest nomenklatura w Kościele, to nie przyjmują prawdziwe ciało Chrystusa. Oto ciało Chrystusa, mówię, tam i podają. A wino staje się prawdziwą krwią Jezusa Chrystusa. Czyli, że następuje jakieś magiczne przeistoczenie. W Kościele luterańskim jest mowa o konsubstancjacji, czyli, że to się zamienia na ten moment, no i potem ludzie już spożywają normalny chleb i piją normalne wino. No takie rzeczy są mówione. My tak nie wierzymy. My wierzymy, że Pan Jezus prostym czynnościom spożywania normalnego chleba i picia normalnego wina nadał znaczenie symboliczne. I my też tak traktujemy, że chleb symbolizuje nam ciało Jezusa Chrystusa, a wino symbolizuje nam Jego krew. I tyle. I nie wykonujemy tutaj jakiś hokus pokus w czasie Wieczerzy Pańskiej, tylko zwyczajnie bierzemy chleb i wino, a myślimy, a mamy na uwadze ciało i krew Pana. Po ósme. Udział Wieczerzy Pańskiej niesie ze sobą określone skutki. Chociaż jest to czynność fizyczna, chociaż nie taka zwyczajna, bo jest podniosła, jak mówiliśmy. Ma mieć charakter wyjątkowy, uroczysty, ku czci Pana, na Jego pamiątkę. To właśnie udział Wieczerzy Pańskiej przynosi określone skutki. Przede wszystkim skutki pozytywne. No bo gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, już powiedzieliśmy, wyrażamy w ten sposób naszą bliską więź z Panem. I udział w Wieczerzy Pańskiej jest po pierwsze wyrazem posłuszeństwa Panu. Jeśli On to ustanowił, jeśli On przez swoich apostołów powtórzył to, że trzeba to czynić na Jego pamiątkę, na pamiątkę Pana, to najlepszą rzeczą, jaką może zrobić dzisiejszy chrześcijanin, to po prostu czynić, brać w tym udział. Najlepszą rzeczą dla zboru jest praktykowanie wspólnie Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska jest aktem złożenia hołdu Panu. Gdy się umawiamy jako zbór, że będziemy w daną niedzielę, w naszym wypadku w pierwszą niedzielę miesiąca, składać hołd Panu za Jego poświęcenie, za dar zbawienia, za to, że przelał swoją drogocenną krew dla naszego zbawienia, no to gdy to robimy, to przynosi nam wszystkim korzyść duchową, bo to jest coś wspaniałego, wziąć udział w takiej uroczystości ku czci Pana, w hołdzie Panu. No jeżeli, powiedzmy, ktoś jest fanem jakiegoś muzyka wspaniałego, jakiegoś artysty i urządza się jakąś uroczystość, tribute to, w hołdzie takiemu muzykowi, to ci wszyscy, którzy go szanują, podziwiają za jego twórczość, czują się niezwykle wyróżnieni, jeśli mogą wziąć udział w czymś takim, takiej uroczystości ku wspomnieniu takiego artysty. Pan nasz Jezus Chrystus jest nieporównywalnie ważniejszy. Jeśli zbór urządza Wieczerzę Pańską ku czci Pana, to jest to wielką korzyścią duchową, pozytywnym aktem dla każdego chrześcijanina, który bierze w nim udział. Jest też świadectwem korzystania z Jego ofiary za nasze grzechy. Bo jeśli we Wieczerzy Pańskiej wspominamy śmierć Pana Jezusa, czyli Jego ofiarę, którą On złożył za nas, to gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, to naszemu Panu mówimy, my to bardzo cenimy, my korzystamy z tego, my się tym przejmujemy. Ta Jego ofiara jest wciąż dla nas bardzo ważna. Jeżeli pomijamy udział, gdy nie uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, to by mogło znaczyć, że albo nie wierzymy w moc Jego krwi, albo może nie chcemy odstąpić od naszych grzechów i dlatego nie przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, no bo my wiemy też,
że udział w Wieczerzy Pańskiej wymaga odpowiedniego stanu serca, uporządkowania swojego życia, bo nie można tak o sobie przystępować. Bo jeśli ktoś przystępuje w sposób lekkomyślny do Wieczerzy Pańskiej, czytamy 1 Koryntian 11:27, kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. A i to może niektórych wierzących powstrzymywać przed udziałem Wieczerzy Pańskiej. No ale dlaczego miałoby powstrzymywać, skoro wierzymy, że krew Jezusa Chrystusa omywa nas z naszych grzechów, jeśli wyznajemy nasze grzechy? Więc taki chrześcijanin, który należy do zboru i jest Wieczerza Pańska, a on nie przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, to znaczy, że nie wierzy w skuteczność krwi Jezusa Chrystusa, bo może nam nakrzyczał na żonę w czasie, jak jechali, albo się coś tam zachował nie tak, jak trzeba, to czy by nie mógł wyznać tego grzechu od razu i uporządkować swoje serce i wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej? Mógłby, no nie? Tylko, że może jest uparty, może nie chce odwrócić, może jeszcze chce tam przetrzymać, może... Nie, no tak nie powinien robić. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, mówimy teraz, że Wieczerza Pańska przynosi skutki jakieś w nasze życie, albo pozytywne, albo negatywne, bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Zwróćmy uwagę, powiedzieliśmy już, że w samej Wieczerzy Pańskiej nie ma jakiejś magii. Normalny chleb i normalne wino, uroczystość ku czci Pana, ale jest to uroczystość, która wymaga odpowiedniego poziomu duchowego nas uczestniczących w tej Wieczerzy Pańskiej, bo jeśli ktoś niegodnie przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, to znaczy, jeżeli jest w stanie grzechu, jest skłócony z ludźmi, jeżeli nie wyraża właściwego nastawienia do Pana Jezusa i do braci i sióstr i tak przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, to niech uważa. Bo chociaż jest to czynność, powiedzieliśmy już, zwyczajna czynność, to jednak przynosi skutki. Bóg stoi za tym, że jeśli ktoś podchodzi niewłaściwie do tego, to on może dotknąć życia tego człowieka i może się rozchorować, może być słaby, a może nawet umrzeć, jak tutaj wynika z tego naszego tekstu. A więc pozytywne skutki, ale też negatywne. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy odpowiednio przygotowani, z powagą, z respektem, z zastosowaniem się do Słowa Bożego, posłuszni temu, co Duch Święty mówi nam w sercu, co, jak porusza nasze sumienie, żebyśmy byli, byśmy stawali z czystymi rękami, żebyśmy stawali pojednani z Bogiem i z ludźmi i przystępowali tak do Wieczerzy Pańskiej. Po dziewiąte, zachowujmy roztropność w sprawie Wieczerzy Pańskiej w nietypowych okolicznościach. Co mam na uwadze? Mogą być takie sytuacje, że zbór nie może się zgromadzić. Tak jak to mieliśmy ostatnio z powodu pandemii. Na początku ciężko było i nawet próbowaliśmy to jakoś rozwiązać inaczej. Może być tak, że w jakimś okresie zabraknie przywódców w zborze, bo na przykład pozamykają ich w więzieniu albo gdzieś wyjadą i nie będą mogli wrócić. Pojadą gdzieś do Ameryki i nie będą mogli wrócić i zbór będzie bez przywództwa, które by miało tę Wieczerzę Pańską przeprowadzić. Albo zabraknie chleba lub wina w miejscu, gdzie zbór akurat będzie. No i co wtedy? Co wtedy? Jak zrobić? Jak postąpić? Jeżeli sytuacja jest przejściowa, coś tam wyjątkowo się tylko zdarzyło, to można po prostu przeczekać. To można zwyczajnie powiedzieć, ponieważ nastąpiły takie okoliczności, nie możemy zrobić Wieczerzy Pańskiej, odkładamy to do najbliższej możliwości, wyglądamy tej możliwości. Jeżeli znaleźliśmy się jako społeczność w jakimś miejscu, gdzie nie ma normalnego chleba i wina, to można
poszukać czegoś, co mogłoby być odpowiednikiem chleba. Na przykład u Eskimosów, ktoś kiedyś mówił, tam nie ma chleba normalnego, tam się rybę je zamiast chleba. W niektórych środowiskach może być tak, że chleba nie dowieźli, ale są ziemniaki. Może tak być. I z ziemniaków można przygotować taki chleb ziemniaczany i tak spożyć, nie? Rzecz w tym, żeby nie dopuszczać, aby Wieczerza Pańska straciła swój podniosły charakter. Tym się powinniśmy kierować i zachować roztropność w takich wyjątkowych sytuacjach, żeby jednak nie sprowadzić jej do pospolitego działania, do zwykłego siedzenia przy stole i przy zwykłym stole sobie zrobić wieczerzę pańską. Nie? No, mogą być sytuacje, że gdzieś właśnie no, trzeba nam tej roztropności, żeby nie sprowadzić tego, co się odbywa ku czci i ku chwale naszego Pana, na Jego pamiątkę, nie sprowadzić do jakiejś prozaicznej czynności. I ostatnia myśl, ostatnia rada, regularnie bierzmy udział w wieczerzy pańskiej. Tak, Słowo Boże mówi, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Po prostu to powinno nam przyświecać, że trzeba zrobić wszystko, jeśli jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa, jeśli uwierzyłem w Niego, przyjąłem chrzest, należę do zboru, że powinienem zrobić wszystko, aby jeść z tego chleba i z tego kielicha pić. Chodzi o wieczerzę pańską. Mieć udział. To jest znak jedności z Kościołem i z Panem Jezusem. To jest znak jedności zboru z Chrystusem. To jest akt, którym w sposób uroczysty mówimy Panu, że Go kochamy, że doceniamy, że wspominamy i nigdy nie chcemy zapomnieć o tym, co On dla nas zrobił. Vademecum? Zgadzacie się ogólnie z tymi myślami? Powstańmy i spędźmy chwilę czasu. Może to jest też dobry czas, żebyśmy w paru słowach powiedzieli, jak sobie cenimy Wieczerzę Pańską, czym ona jest dla nas. Nie chodzi o to też, że tak tematycznie tylko możemy się pomodlić, bo możemy mieć teraz na sercu też jakieś inne myśli, które się w nas zrodziły o naszym związku z Panem Jezusem, o naszym stosunku do Niego. I skorzystajmy, spędźmy chwilę czasu, podnosząc głos w modlitwach indywidualnych.